Znajdujemy się w Grodzisku Owic. Jest to instytucja kultury prowadzona przez gminę Starogard Gdański. Jesteśmy na Kociewiu, czyli na południu województwa pomorskiego i na północy województwa kujawsko-pomorskiego. W tej krainie, w tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, funkcjonował 1000 lat temu jeden z bardziej istotnych, ważnych grodów wczesnośredniowiecznych. To grodzisko zostało odbudowane w 2011 roku i od 2012 działa jako produkt turystyczny. Jest to element szerszej infrastruktury, którą tutaj dysponujemy. Na 7 hektarach gruntów znajdują się nasze budynki administracyjne, ale też amfiteatr, karczma, parkingi, plenery, różne, plac zabaw. Mamy też tutaj w Owidzu jedyne w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej, które znajduje się na dole za moimi plecami. No i prowadzimy tu działalność kulturalną bardzo mocno garściami, czerpiąc z kultury wczesnego średniowiecza. Jesteśmy przy rodzanicach, to są rzeźby, postaci kobiece z wierzeń słowiańskich, przedchrześcijańskich. Powstały one na jednym z plenerów rzeźbiarskich, jakie co roku w Grodziskowicz się odbywają. Co roku przybywa nam postaci, rzeźb właśnie związanych z kulturą słowiańską, często z mitologią czy wierzeniami Słowian. Mamy od zeszłego roku Babę Jagę, mamy Leszego, mamy Planetnika, mamy również Domowika, a tu obok są właśnie wyobrażenia trzech kobiecych postaci rodzenic. Obecnie znajdujemy się w Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Ciągle jesteśmy w Owidzu, w Grodzisku Owic. Jest to jedyne takie muzeum w Polsce i najprawdopodobniej jedyne w Europie, które opowiada o wierzeniach dawnych Słowian. Tu, gdzie się znajduje, to jest rekonstrukcja świątyni arkońskiej, która do drugiej połowy XII wieku działała, funkcjonowała na Wyspie Rugi, na Połabiu. Za mną znajduje się replika, kopia oryginalnego posągu, który został opisany przez kronikarza Saxo Grammatica. W naszym muzeum można również poznać mit kosmogoniczny dawnych Słowian, czyli historię o tym, jak wyobrażano sobie powstanie świata. Prezentujemy tu także mit o Marzannie i Jaryle, dwojgu młodych bożąt z mitologii słowiańskiej, a także opowiadamy o pewnych tradycjach wciąż żywych w naszej kulturze, czy do niedawna żywych, które zakorzenione są głęboko jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Czy jest to na przykład zwyczaj pozostawiania dodatkowego nakrycia na wigilijnym stole, czy jest to zwyczaj zdobienia jajek w okolicach Wielkiej Nocy. O tym również w naszym muzeum można usłyszeć. Jest maj, jesteśmy po ponadrocznym okresie pandemii związanych z tym obostrzeń, gdzie przez większość tego czasu nie mogliśmy normalnie działać i gdzie podobnie jak wiele instytucji kultury byliśmy niedostępni dla turystów. Szczęśliwie ten czas kończy się, otwieramy się ponownie dla gości 15 maja w sobotę. Będziemy wpuszczać w nieco okrojonej liczbie osób do Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Na gród, który jest za mną, zaczyna działać też nasza karczma. Karczma słowiańska na Podgrodziu, która na początku tylko na zewnątrz, ale pod koniec miesiąca już normalnie w pomieszczeniach będzie mogła przyjmować gości. Więc bardzo się z tego powodu cieszymy i zapraszamy wszystkich do Grodziska Owic. Mam nadzieję, że będzie to w miarę normalny sezon, że nie będziemy musieli znowu odwoływać imprez. A na horyzoncie długi weekend czerwcowy, a później już ciurkiem imprezy za imprezami. W wakacje co środę w zasadzie mamy tak zwane słowiańskie środy, kiedy można nas odwiedzić, załapać się na różne warsztaty rekonstrukcji historycznej czy rękodzieła. Przed nami też kilka festiwali, między innymi w czerwcu Wianki na Grodzisku, nasza 10. edycja naszej imprezy, a w lipcu kolejny festiwal piw rzemieślniczych u Welesa, tydzień później pierwszy festiwal Baby Jagi, a w sierpniu nasza też duża, sztandarowa impreza Festiwal Mitologii Słowiańskiej. Zachęcam, żeby śledzić nasze profile Facebook, żeby śledzić naszą stronę. Tam informacje o wszystkim, co planujemy, można znaleźć i zaplanować sobie pobyt w Grodzisku Owic.